siemanko, witam Was w moim filmie, w moim vlogu. Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat genezy mojego kanału, jak to powstawało od samego początku, od założenia po dzień dzisiejszy. Także zapraszam Was na film. Więc tak, kanał na YouTube założyłem 11 listopada 2009 roku. To było, no, jakby nie patrzeć, sporo lat temu. Miałem wtedy 12 lat. Tak go założyłem. I pierwsze filmy, jakie wrzuciłem, których już tutaj nie ma na moim kanale, są to filmy z Metina. Wtedy, nie pamiętam co to było, ale jakiś film chyba na Królową Pająków, szedłem przez Króla Pająków w V2. Jak ktoś grał, to pozdrawiam. Bardzo świetna gra, naprawdę polecam. Także tak to wyglądało, taka geneza początkowa. Potem w sumie długi czas nic nie wrzucałem. Potem wrzuciłem jakiś film, na kładzie jeździłem, też spoko. Też już tego wszystkiego nie ma, chyba jest usunięte, albo na niepublicznie. Muszę zobaczyć, może kiedyś Wam to pokażę. Kolejnym filmem, jaki wrzuciłem na mój kanał, to był... co to było? Aha, zacząłem nagrywać filmy z BMX-a. Nie wiem, czy ktoś wie, jak ktoś wie, to spoko. Jeździłem kiedyś na rowerze, na BMX-ie jeździłem przez ponad 5 lat. Tak, jakoś tak to było. Nie szło mi jakoś najgorzej, ale skończyłem z tym, bo nie miałem za dużo czasu. Także myślę, że... Znaczy chciałbym do tego wrócić, ale kurde, no nie mam czasu. Tym bardziej na przykład teraz studia, jakieś strumienie robię i tak dalej. No nie miałbym czasu na tego wszystkiego pogodzić. Do tego mam jeszcze, wiadomo, jakieś swoje tam obowiązki i prywatne sprawy. Wiele lat później zacząłem strumieniować, tak? To było... kurczę. Żeby Was nie skłamać, w tamtym roku? Pierwszy raz. Przyszliśmy sobie z kumplem z imprezy i natknęło nas tak, była czwarta rano, mówię, ty stary, a może by tak nagryłaś na YouTubie, nie? Bo przyszliśmy, mieliśmy grać CS-a i zaczęliśmy grać tego CS-a i odpaliłem live'a pierwszego, pamiętam wtedy, na którym zasnąłem w ogóle, tak, są jeszcze szoty, ja wam kiedyś to pokażę, są szoty. Ale tak się trochę mi to spodobało, potem wiecie, nie wiedziałem jak znajomi zareagują na to, że zacząłem nagrywać. Co też było dla mnie, było moje takie wyzwanie, tak? Bo nie wiedziałem, jak zareagują na to moi znajomi, jak zareaguje na to moja rodzina, wszyscy, ale przyjęli to całkiem spoko. Właśnie narodził się pewnego dnia też pomysł, żeby jakieś tam najemniki robić omegle, to przyszli znajomi, to porobiliśmy jakieś omegle, coś tam, dopiero dostaliśmy bana, tam dostaliśmy bana na omegle oczywiście, bo te dupę pokazał czy coś, nie no, było śmiesznie, ale przeważnie to były zakrapiane na streamy, nie? Bo kiedyś to tak w sumie średnio umiałem wejść na omegle i z kimś porozmawiać, tak po prostu. Po prostu się go wstydziłem. To, nie wiem, byłem nieśmiały, nie? Teraz coraz lepiej jest. Także myślę, że to też jest taka jakby ciekawostka u mnie. Potem zaczęli moi znajomi oglądać te wszystkie, live'y. Filmy, które zrobiłem. Pierwszy film, który zrobiłem już po tym całym tym, to był film chyba z samochodem moim. Promo mojego auta, po prostu tak o luźny film sobie chciałem zrobić, zobaczyć jak się nagrywa i tak dalej, bo kupiłem lustrzankę. To był taki, kupuję lustrzankę i lecę z nagrywaniem, nie? Żeby w coś się pobawić. Mówię, no, stwierdziłem, że nie będę, że po prostu nie będę tacy jak inni. Chciałbym robić coś swojego i chciałbym spróbować czegoś w życiu, żebym potem nie pił sobie w twarz, że czegoś nie zrobiłem. Co jest dosyć ciężkim wyzwaniem, jakby nie patrzeć, żeby coś takiego ogarnąć. No ale kupiłem tą lustrzankę i zacząłem pierwszy film. No to mówię, pierwszy film nagrałem, może to na moim kanale, jest to film z swoim samochodem w promo MP3. Takiej króciutki. Myślę, że to wyszło tak całkiem, pomimo tego, że nie mam stabilizacji obrazu ani nic, ale dało się obejść. Potem zrodził się w ogóle pomysł, żeby iść na urbex. No i ten pomysł zrodził się nie przeze mnie tak naprawdę, chociaż ja to bardzo lubiłem, ale nie miałem po prostu z kim tego robić, z kim wyjeżdżać tak dalej, bo wiadomo, samemu na urbex pojechać można. Tylko jak coś się stanie, nie daj Boże, czy coś, no trzeba też o tym myśleć, tak? No i wiadomo, samemu nie jest tak ciekawie, jakbyś pojechał z kimś. No to tutaj pozdrawiam Aleksandra. On mówił, dobra, dawaj. Pierwsze moje myśli były takie, że to nie wyjdzie, to nie ma sensu, bo pewnie, że to nie wyjdzie, ale mówię, dobra, to polecimy, nie? No i tu jeszcze nasz kolega Paweł udzielił, też na pierwszy urbex z nami pojechał. Myślę, że wyszedł całkiem spoko. Było to w Raciborzu, w opuszczonym szpitalu. Co by tam jeszcze chciał rzec. No i bardzo mi dziękuję właśnie Aleksandrowi, który narodził pomysł właśnie, żeby na urbex pojechali razem i coś z tego nagrali. Dlatego, że to jest, moim zdaniem to jest ciekawe, bo każde miejsce, w jakim byliśmy i jakie odwiedziliśmy i zwiedzamy i będziemy jechać też, kryje ze sobą
fajne historie. Naprawdę jest ciężko odkryć, czy tam przeczytać gdziekolwiek, bo o nich nie ma w ogóle informacji. Tak samo jak byłem ostatnio, bo na grupie jest na pewno, byłem ostatnio z moją przyjaciółką, poszukać opuszczonych, to była wszaka stacja kolejowa, czy opuszczona wieża ciśnień, tak, wieża ciśnień. No i w sumie jedyne co znaleźliśmy w internetach, to była taka informacja, że trzeba iść od peronu na ukos, w którą ze stronę. Nie wiedzieliśmy gdzie mamy iść, więc poszliśmy w prawo najpierw i zrobiliśmy kółko, które byliśmy ponad 2 km. Okazało się, że to było właśnie w drugą stronę. Trafiliśmy do tej stacji, było tam naprawdę zajebiście, z tego zrobiłem live'a na grupie. Nic tam więcej z tego jeszcze nie wypłynęło. Ale myślę, że tam wpadę też z ekipą i zrobię mały remament, co tam było i tak dalej, bo to było tak na szybko, tylko czy to miejsce znajdziemy i w ogóle. Także to myślę, że to jest spoko. Myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. Ludzie to chcą oglądać, widzę, że nawet dostałem parę propozycji z Warszawy, z Katowic, żeby pojechać na urbex z kimś, z bardziej znanych ludzi. Ja się z tego ogromnie cieszę, naprawdę. Bardzo się z tego cieszę, ale to się dowiecie też w przyszłych filmach, z kim pojadę te urbexy, co się będzie działo. Bo mam też jeszcze jeden plan, który się w sumie już realizuje i będzie niedługo na kanale. Także myślę, że to będzie miał sens. Ale to zobaczycie, niedługo będzie na kanale film z urbexu, ale taki nietypowy, chyba tego na polskim YouTube jeszcze nie było. Mówię o tym już od paru filmów, tam paru live'ów, ale potrzebuję czasu, żeby to zorganizować po prostu. Także myślę, że teraz to się uda, mam do tego ekipę. Także śledźcie mnie, mój kanał cały czas, bo będzie naprawdę ciekawie. Pomimo tego będzie jeszcze jeden projekt, ale to już taki grubszy, o wiele, wiele grubszy. Tylko, że to trzeba chwilkę poczekać, niestety. No ale zobaczycie, będzie zajebiście. Odnośnie takich vlogów powiem wam, że ciężko jest przed taką kamerą wystąpić, bo trzeba wiedzieć, co się chce mówić, wiecie, tak nabrać tego takiego, tej takiej pewności siebie, żeby się tak nie zacinać często i to jest takie też średnie dosyć. Ale korzystając też z okazji tego filmu, chciałbym pozdrowić bardzo gorąco moich znajomych, którzy pomagają mi w tych urbexach i jeżdżą ze mną. Jest to naprawdę zajebista opcja. To znowu Facebook, sorry. Także dziękuję bardzo, bardzo pozdrawiam i myślę, że na tych urbexach będziemy robić coraz lepsze filmy i będziemy coraz lepiej się na nich bawić. A mamy w planach bardzo fajny film, znaczy film, miejsce. Jedziemy teraz w piątek, zmieniły się po raz trzeci chyba plany, ale lecimy w piątek na urbex. Myślę, że film będzie sobota, niedziela, poniedziałek. Coś w tych dniach, zależy jak znajdę chwilę czasu i jak to wyjdzie, nie? No, do tego mam jeszcze urodziny potem, więc myślę, że to wcześniej skleję, bo to będzie najlepsza opcja, żebyście to już mieli na kanale, nie? Także ja się z wami teraz żegnam i subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę lub w dół, zależy jak oceniacie to, co zrobiłem, tą moją twórczość. Jakbyście to jeszcze w komentarzu zaargumentowali, dlaczego łapka w dół i co mogę poprawić, bo to bardzo mi pomoże w tym, jak te filmy mam robić, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Myślę, że wtedy będzie jasne, co jest nie tak. Także dzięki, dajcie suba i trzymajcie się. Cześć.